Dzisiaj testowałam nową paletę, no i myślę, że wkrótce Wam ją pokażę. To nie jest pierwszy raz, kiedy jej używam, ale jest bardzo ładna. Jestem ciekawa, czy zgadniecie, co to takiego jest. Myślę, że gdyby nie to, że kupiłam ją pod koniec grudnia, to byłaby na pewno w ulubieńcach roku. Ale to jest paleta mojej ulubionej marki kosmetycznej, no teraz chyba to już łatwo zgadnąć. A to, co tak szaleści, to są moje skórzone spodnie. Musiałam Wam pokazać mój bałagan na podłodze. Teraz jadę do centrum na spotkanie z moją przyjaciółką, z czego się bardzo cieszę, ponieważ nie widziałam jej chyba już ponad pół roku na żywo. Mieszka w innym mieście. Umówiłyśmy się dzisiaj na lunch i to jest naprawdę ekstra okazja, żeby sobie zrobić makijaż. Jeszcze nie mam pomalowanych ust, ale to już będzie szybko. Pewnie jakaś szminka z Golden Rose albo z Sephory. I jest bardzo zimno, jest olbrzymi mróz, także myślę, że dzisiaj wyląduję w jakiejś wielkiej czapie. Zaraz zobaczycie na pewno. Natasza Denona. Czyżby ta marka wchodziła do Polski? To by było ciekawe. Nie wiem, ile kosztuje ta maleńka paleta. To jest chyba mini podkład. To jest primer. Też miło. Miło jest primer w miniaturze. Jest Lokit w miniaturze. Taki zestaw do ust z Narsa. Zawsze mam wielką ochotę na ten róż. Właściwie to jest róż i rozświetlacz w jednym. Pewnie go nie otworzę jedną ręką, ale zaraz podejdę gdzieś do testerów. Tak wygląda paleta chudy w Sephorze. Nic tu nie zostało, wszystko jest wydłubane. To jest ta paleta, która nie za bardzo mi się spodobała. Tester jest imponujący. No ale ładne są te wszystkie lusteczka. No ale trochę mnie kuszą te szminki. Więc kto to wie, czy wkrótce nie kupię jakieś. No jest tu parę ładnych kolorów. Oczywiście podoba mi się Bombshell, podoba mi się Icon, Spice Girls, także zobaczymy. Zawsze jak nie wiem, co zrobić ze sobą, to podchodzę właśnie sobie do Benefitu i oglądam wszystko, ponieważ bardzo lubię te kosmetyki i tu właśnie z tyłu jest róż, na który myślę, że może go kupię. A tutaj to chyba wiadomo, co jest. Wszystko też wydłubane. Co ciekawe, słuchajcie, nie ma już palety Sultry. Bardzo to jest dziwne, ale nie ma jej nigdzie już na standach. Może się sprzedała, kto to wie. Jeśli chodzi o Beckę, to myślę o tym rozświetlaczu. To jest Rose Quartz. Bardzo mi się podoba, ponieważ ma taki niepowtarzalny różowo-waniliowy odcień. Tutaj nie będzie pewnie nic widać. Ma naprawdę świetny kolor. No i myślałam o tym sztywcie, który nazywa się Skin Love Glaze. Też mnie bardzo interesuje, ponieważ on ma takie właśnie ładne odbicie światła. Jeśli chodzi o Urban Decay, to bardzo mi się podoba ta paleta i uważam, że jest świetnej jakości. Powiem Wam, że jeżeli miałabym wybierać, to na pewno kupiłabym tą paletę na pewno z chęcią bardziej niż paletę chudy. To jest pewne. No i w tym roku też planuję zakup być może tych ołówków, dlatego że są naprawdę bardzo dobre. I też bardzo mnie zainteresował ten produkt. To jest coś takiego, co daje efekt bliżej 3D i utrwala. To jest też dostępne teraz w wielu kolorach, ale ja oczywiście kupiłabym najchętniej jakiś brązowy. I też świetne są te sety z Benefitu. Naprawdę są fajne, możecie sobie wybrać kolor. I wtedy po prostu macie tutaj pełen set kosmetyków do brwi. Jeżeli macie fiksację na punkcie brwi, to myślę, że to też jest fajna opcja. Dlatego, że jeden produkt kosztuje ponad 100 zł, a tutaj cały zestaw kosztuje 175. Okej, corner koreański. Zawsze jest to bardzo urocze wszystko, to jest chyba maseczka. Albo cleanser, już nie pamiętam. No, ale fajne. A tutaj są rodzinka cała, taco. A tu są kotki. No nie jest to tanie. W Korei kosztuje to, słuchajcie, chyba 1/3 tej ceny, która tutaj jest w Sephorze. Albo przynajmniej połowę. I też jest nisza. No, to też jest ciekawe, zobaczcie. Jest Time Revolution. No i mój ulubiony Kaolion, który nareszcie wszedł do Polski. Jest bardzo dużo produktów. A z tej strony są maski. Także super stand, bardzo mi się podoba. Dr. Jart, którego bardzo lubię, jest świetną marką. Takie misie, które nazywają się Uzo. Jeśli chodzi o dobre marki z Korei, to też bardzo polecam wam markę, która się nazywa Believe.
najsłynniejsze nawilżające kremy poza doktorem Jartem, to myślę, że to jest taka marka, którą warto inwestować. Jeżeli chodzi o te korektory, to muszę kupić nowy kolor koniecznie i wybrałam odcień Snow. Już go sprawdziłam i wiem, że będzie na pewno dla mnie dobry. Jest po prostu różowy i jest bardzo jasny. Ja mam chyba Porcelain i jest za żółty. Także jeżeli chodzi o raport Sephory, no to raport wykonany, taki mini raport. Tu właściwie nie wiem, czy można nagrywać, jeszcze na razie ochrona mnie stąd nie wyrzuciła, więc może nikt się nie obrazi, że coś nagrałam. Dlatego dania warto właśnie żyć. To są frytki z sosem bulgogi, przepyszne. Tutaj, o, proszę, proszę, tutaj najazd na wołowinę. I to jest dowód na to, że nie odżywiam się zdrowo. Witam Was ponownie i mamy kolejny dzień, dzisiaj jest piątek i w końcu postanowiłam zabrać się za to moje wielkie oczyszczanie kosmetyczne. I w sumie nie wiem, postanowiłam to zmontować jako taki trochę vlog, dlatego że no miałam po prostu bardzo miły dzień i chciałam Wam pokazać, jak go spędziłam, a dodatkowo tutaj wkleję Wam jeszcze właśnie oczyszczanie moich kosmetyków i to będą, z tego co widzę, podkłady, primery. Być może zmieszczą się nam tu jeszcze korektory, ale myślę, że nie, dlatego że podkładów jest tak strasznie dużo, chyba że bardzo szybko je omówię. I widzicie, tutaj mam odkurzacz, płyny do sprzątania, wszystko, żeby móc sprzątać od razu. No i zrobiłam z Wami już część, właśnie tutaj docieramy do końca primerów. Tak się przedstawia to, co dzisiaj chciałabym oczyścić, więc jak widzicie, wcale nie jest tego takie dużo bardzo. I tutaj są i podkłady, i bazy, i to na końcu jeszcze, ponieważ nie wiem, czy tam nie ma jakichś kuszyn. No to postanowiłam też tutaj to przynieść, to pudełeczko, tam są raczej rzeczy, których na pewno nie wyrzucę. I jak to jest wszystko wyjęte, bo będziemy robić to techniką Marie Kondo, to zobaczcie, ile tego jest. To nie jest normalna ilość podkładów, baz, kremów BB dla jednej osoby, także będzie trzeba dzisiaj troszeczkę to zminimalizować. Oczywiście część trzymam na kanał, a część trzymam po prostu po to, żeby na przykład zrobić komuś makijaż. Zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Na razie jest to straszne, tu już zaczęłam wyciągać bazy. To będzie nasza pierwsza kategoria. I to są wszystkie moje primery. Tutaj też umieściłam primery rozświetlające, czyli takie kropelki rozświetlające, które są z tej strony. I primery brązujące. Resztę kosmetyków już podzieliłam mniej więcej na kategorie. Czyli tak jak widzicie, najwięcej mam primerów. No i teraz muszę każdy z nich obejrzeć i zobaczyć, którego jestem w stanie się pozbyć. Oczywiście zostaje, tak jak wiecie, jest to nowość dla mnie i bardzo lubię ten primer i myślę, że nawet po to, żeby robić makijaż z drogerii na kanale, ten primer na pewno zostawiam. Ta baza z Yves Rocher'a też jest świetna, jest to baza rozświetlająca i też myślę, że ją zostawię, dlatego że no, przyda mi się po prostu do robienia filmów dla Was. Oczywiście ten krem Elizabeth Arden znacie, mówiłam wielokrotnie o nim i na pewno zostaje, to jest taki niezbędnik w moim kufrze. To jest coś tak starego, to jest Laura Mercier, to jest taka baza, która jest naprawdę świetna i dużo klientek ją lubi, także sprawdzę może, czy jeszcze jest dobra. Myślę, że ze względu na to, że po prostu mam ją tak długo, to niestety idzie do kosza na śmieci. Zaraz gdzieś wymyślę, gdzie będzie mój kosz na śmieci. Może na razie tutaj.
Tu będzie mój kosz na śmieci, także tu będę wrzucała rzeczy, które są stare. Kolejna baza, którą zostawiam, mimo tego, że no, mogłabym w sumie ją usunąć, bo mam dużo takich baz. Jest to baza matująca i wygładzająca Golden Rose, ale bardzo ją lubię. Naprawdę jest to jedna z moich ulubionych baz, także ona zostaje. Te przyciemniacze i rozjaśniacze do podkładów to w ogóle nie ma o czym mówić. Oczywiście, że zostają. To jest coś takiego, bez czego sobie po prostu nie wyobrażam mojego kufra, ale też bardzo mi się przydają. Z tą bazą chyba się pożegnam, mimo tego, że bardzo ją lubię, ale po prostu mam tak dużo baz w tym momencie, że nie sięgam po nią za często, ale naprawdę jest to bardzo fajna baza, także na razie odkładam ją do mojego kosza, a potem zdecyduję, czy będę chciała komuś ją dać, czy nie. Tą bazę bardzo lubię, tutaj mam już jej resztkę i zawsze zabieram ją na wyjazdy, więc ona również zostaje. Świetna baza za niewielkie pieniądze, to jest Startup Primer z Apie, ale no nie sięgam po nią za często, mam dużo baz i ona podobnież jest taką kopią Benefitu, także jeżeli szukacie czegoś taniego, to naprawdę ta baza jest świetna i chyba kosztuje około 40 zł na eBayu, także warto o niej pamiętać. Ale ja chyba się jej pozbędę, bo tak jak mówię, mam bardzo dużo kosmetyków, zaraz jeszcze ją obejrzę i się zastanowię. Zdecydowałam, że jednak ją zostawię, ponieważ no, jest to coś bardzo niepowtarzalnego, a jest jeszcze świeżutka. Tą bazę też mam dosyć długo, ale ponieważ jest to tak wygodne opakowanie i ona cały czas jest dobra, również ją zostawiam. Oczywiście jest to Strobe Cream. I tu mam jeszcze jeden Strobe Cream, który jest chyba w odcieniu Peach Strobe Light. Peach Light się nazywa. Bardzo fajny krem tonujący. Jak wiecie, go bardzo lubię, od razu też nawilża, więc na pewno zostaje. Baza Photo Finish ze Smashboxa. No niestety, słuchajcie, to nie jest moja ulubiona baza, mimo tego, że tu jeszcze jest sporo tej bazy. To chyba niestety pójdzie do kosza, ponieważ no nie za bardzo ją lubię i ciężko też mi się ją zużywa. Jest jej tak malutko, ja cały czas nie mogę jej zużyć. Po prostu no nie jest to moja ulubiona baza, więc chyba pójdzie do kosza. Teraz zacznę z tej strony. Tu jest mój Volumizer z Etude House, mimo tego, że również pewnie powinnam go już usunąć, bo mam go długo. Już zostało go bardzo niedużo na dnie, ale go bardzo lubię, więc go zostawię, żeby go zużyć. Baza z Catrice to są nowe bazy Light Correcting Serum Primer w odcieniu Candlelight. Ta baza, powiem wam, że ona nie jest zła, jest całkiem fajna, całkiem ładnie wygląda, jest taka bardzo delikatna, rozświetlająca, nie jest też droga. No Tone Up z marki Hamish to oczywiście na 100% zostaje, to jest coś właśnie pomiędzy bazą a kremem. Dużo o tym produkcie ostatnio mówiłam, też jest w ulubieńcach roku, więc myślę, że to nie muszę go przypominać. Ale naprawdę, jeżeli macie problemy ze skórą naczyniową, to bardzo ten produkt polecam. Jeśli chodzi o tą Laura Mercier, to myślę, że również pojedzie ona niestety do śmietnika, ponieważ mam tą bazę już bardzo długo, a tutaj jest filtr SPF 30 i wydaje mi się, że na pewno on już nie jest aktywny, więc myślę, że jej nie zostawię, ale to też jest bardzo dobra baza pod makijaż, także zdecydowanie idzie tutaj. I jeśli chodzi o oczywiście o pór, to wszystkie bazy zostają, dlatego że moją ulubioną bazą jest baza 4 w 1, ta taka podstawowa, bardzo ją lubię, ale też bardzo polubiłam tą nawilżającą. No i wkrótce się dowiecie, co myślę o bazie na przebarwienia, dlatego że niedługo będzie po prostu podsumowanie miesiąca i będę mogła wam więcej o tej bazie opowiedzieć, ale wszystkie trzy bazy zostawiam. Jeśli chodzi o Filorgę, to zdecydowanie obie bazy zostają, tak jak wiecie, obie uwielbiam i jedną i drugą w dalszym ciągu wam polecam, także na pewno zostawiam. Algenist na 100% zostaje, ta baza jest po prostu rewelacyjna, mimo tego, że może być może rzadziej o niej mówię ostatnio, ale to jest baza, która będzie dla mnie dobra po prostu, kiedy będę miała bardziej opaloną skórę, bo ona daje taką jakby leciutką opalaniznę, także też zostaje. O tej bazie to chyba też nic już nie muszę mówić, bo to jest Becca Backlight Filter, to jest takim bardzo ładnym właśnie, jak widzicie, odcieniu lekko perłowo-fioletowym, która przełamuje bardzo dobrze moje żółte tony w skórze. No i ta baza zdecydowanie jest moim ulubieńcem, więc również zostaje. Baza VDL jak najbardziej zostaje, jest to baza, z którą się po prostu kochamy, naprawdę kochamy się. Są różne inne rodzaje tych baz. Widziałam, że nawet na Beauty Lish VDL wylądował, więc no ta marka po prostu jest doceniona już na całym świecie. Świetne kosmetyki, teraz mają chyba 3 albo 4 rodzaje innych baz rozświetlających. Ja akurat mam tą pierwszą, Lumi Layer Primer i dalej jest to moja ukochana baza i na pewno zostaje. Kolejne dwie bazy, które mam w formacie podróżnym, to jest Becca w kolorze Opal i Moonstone. No i to też jest mój ukochany produkt. Tutaj jedna tubka jest praktycznie już prawie pusta, a druga już jest prawie pusta. To są formaty podróżne. Świetnie, że Becca je robi, że można kupić je w Polsce. Bardzo te bazy polecam, jeśli chodzi o bazy rozświetlające. To są naprawdę przepiękne produkty, także warto je mieć. No i oczywiście zostają. To jest baza marki H&M, świetna baza matująca, bardzo intensywnie matuje skórę, naprawdę jest rewelacyjna, jeśli chodzi o tłustą strefetę, ale niestety pozbędę się jej, ponieważ mam za dużo baz.
No i muszę z jakiejś bazy po prostu zrezygnować. Akurat ostatnio rzadko jej używam, więc myślę, że również pojedzie sobie do kogoś innego, bo to jest nowa baza. I jeśli chodzi o tą bazę DSM Aura Base, również świetna baza rozświetlająca, koreańska, bardzo tania, bardzo dobra. Ja mam ją w jakimś takim kolorze bardziej słonecznym, nie pamiętam którym, ale jest to taki odcień różowy z odcieniem takim też opalonym. Bardzo ładna baza, natomiast no nie potrzebuję jej, bo mam dużo innych, więc myślę, że również się jej pozbędę. Świetna baza marki Innisfree No Sebum, bardzo dobra baza do bardzo wrażliwej skóry. Jeżeli macie wrażliwą skórę, potrzebujecie czegoś naturalnego i taniego też, to bardzo ją polecam. To jest baza, która się nazywa Blur Primer, bardzo fajna baza właśnie do ukrywania porów. Naprawdę ją niesamowicie lubię. No, być może powinnam się już jej pozbyć, ale ponieważ jest to kosmetyk koreański, mam ich niezbyt dużo, to ją zostawię. Może przyda mi się do filmów, a jak nie, no to może pojedzie do kogoś. I to jest zaskoczenie, bo tej bazy jeszcze u mnie nie widziałyście, jeszcze nie pojawiła się w żadnym filmie, ale obiecuję, że wkrótce w jakimś filmie się na pewno pojawi. Jest to baza marki Hourglass i to jest baza właśnie z lekkim kolorem, która jest bardzo ciekawa, nigdy nie miałam takiej bazy. Naprawdę jest to bardzo ciekawy produkt i dostałam ją od jednej z Was, także bardzo dziękuję, bo jedna z Was po prostu powiedziała, że ta baza się jej nie sprawdza i chce mi ją oddać w prezencie, także bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę takie rzeczy niesamowicie mnie cieszą, także myślę, że wkrótce pojawi się w jakimś filmie, a jak będę oceniała jakieś nowości, to dodam tą bazę po prostu dodatkowo do filmu. I mimo tego, że to jest korektor, ale również stosuję go jako bazę właśnie na moje zasinienia, czy też na przykład takie miejsca z przebarwieniami, jest ona naprawdę świetna, jest to Reveal Algenista w odcieniu Peach, tak mi się wydaje. Nie, zawsze to mylę, to jest aprikot. To są takie kropelki po prostu korygujące, bardzo lekkiej konsystencji, bardzo dobrze wyglądają właśnie na zasinienia, na właśnie przebarwienia, są rewelacyjne, więc na pewno zostają. High Beam Benefitu, powinnam się tego pozbyć, ale tak lubię High Beam, że myślę, że również go sobie zostawię, bo no jest to coś takiego, czego w zasadzie nie mam. Daje bardzo ładne wykończenie, naprawdę uwielbiam to i zawsze dodaję właśnie High Beam na przykład albo do podkładów, albo na szczyt kości policzkowych. Świetna baza rozświetlająca według mnie, już może taka troszeczkę zapomniana, bo to już jest no, stary kosmetyk, ale również myślę, że chciałabym jej używać, także zostawię ją, a jeżeli nie będę jej używała jednak, to po prostu pojedzie do kogoś innego, bo ona wciąż jest dobra. Eclat Miracle z Lancome poleca cały czas Lisa Eldridge, jest to jest ukochany jej kosmetyk rozświetlający, może być bazą, może być rozświetlaczem w płynie, także zdecydowanie on ze mną zostaje. I myślę, że zużyłam już pół opakowania, więc w sumie już mi dużo nie zostało. I teraz takie produkty. Tu szybciutko już je przejdę. To są bazy brązujące i tu jest jeszcze jedna baza z filtrem. Te kropelki z Body Shopu na pewno już muszę się ich pozbyć. Mam je za długo. Nie używam ich, ponieważ używam innych produktów. Naprawdę świetny produkt, ale ponieważ są wycofane, to tym bardziej myślę, że lepiej, żeby pojechał do kogoś innego albo po prostu pójdzie do śmietnika. Jeszcze sprawdzę, jak z datą ważności tego produktu, no był to bardzo fajny produkt, bardzo go lubiłam. Bare Skin, no chyba tutaj nie macie wątpliwości, że Sheer Sun zostaje na 100%, od razu wkładam, tylko tutaj czekam na wiosnę, chociaż cały czas używam tych kropelek właśnie z takiego konturowania na mokro, świetna rzecz. Terracotta Guerlain oczywiście zostaje, no nie jest to do końca baza, jest to podkład, ale jest to podkład, który ja używam jako bazę pod podkłady, dlatego że on daje taki delikatny glow, i jest to taki matujący podkład nadający naturalną opaliznę, ale taki bardzo cieniutki, więc on pięknie wygląda pod po prostu wszystkie podkłady, jeśli chcecie mieć taką zdrową karnację. Także uwielbiam ten produkt i on na pewno zostaje. I mam go w najjaśniejszym kolorze blond. Ach, i tu mam problem, bo bardzo lubię to. To jest takie serum z Kiko, które kupiłam no prawie 2 lata temu, powinnam pewnie je wyrzucić. To jest takie serum właśnie brązujące, też bardzo je lubię, więc odłożę je tutaj na bok, bo nie wiem co z nim zrobić. Oczywiście Watercolor Bronze, czyli znowu kropelki brązujące na 100% zostają. No i odkładam je tutaj na bok. A tu mam jeszcze świetną bazę Eflon, tu również jest SPF chyba 25 albo 30, SPF 30. To jest primer właśnie od razu z filtrem, także jeżeli byście gdzieś dostały w TK Maxie tą markę, to bardzo polecam, świetny primer. Też o nim za często nie mówię, ale to dlatego, że po prostu nie można go kupić w Polsce. No i nie chcę mówić o kosmetykach, które po prostu nie możecie kupić, ale naprawdę świetna baza, także polecam ją, jeżeli mieszkacie za granicą, to Eflon się warto zainteresować. No i na koniec dwa produkty jeszcze z Glam Glow. Oczywiście baza rozświetlająca ze mną zostaje. I to jest Glow Starter. Oczywiście Glow Starter w tym takim bardzo ładnym, jaśniutkim kolorze, który się nazywa Nude Glow.
Bardzo polecam Wam tą bazę, jeśli chodzi o rozświetlanie skóry. Ta baza przypomina mi trochę, słuchajcie, Bekka. Jeśli chodzi o wykończenie skóry, to bardzo do Bekki jest podobno i naprawdę bardzo ją lubię, także na pewno zostaje. A tu mam Volcasmic, czyli coś, co daje mat. Jest to też baza, która właśnie i matuje, i wygładza skórę. Nie sięgam po nią tak często, jak bym chciała, ale myślę, że ją zostawię, dlatego że jest to taki produkt, który jest dosyć niepowtarzalny i też stosuję ją często na moich klientkach, które właśnie mają tłustą skórę albo skórę mieszaną, także tą bazę też zostawiam. Także tyle baz wylądowało na razie do oddania lub też do śmietniczka. Niezbyt dużo, ale zawsze coś. I zabieram się za podkłady i tutaj już mam pierwszą turę. To wszystko będzie oczywiście, myślę, że bardzo proste. MAC Face and Body, no to chyba nie muszę mówić, że na 100% zostaje, bo to jest coś, z czego sobie nie wyobrażam mojego makijażu. Sisley Aleton oczywiście zostaje, to jest podkład, który jest niesamowicie wręcz drogi, chyba najdroższy, jaki mam. Ale tak jak Wam mówiłam, właśnie w podkładach dla skóry dojrzałej ostatnio. Świetny podkład i no bardzo lubię z niego korzystać, na przykład jak chcę mieć taką wypoczętą skórę, albo używam go też na klientkach, także na pewno on zostaje. Leciusieńki jak mgiełka podkład Cloudy Shifter, jak chmurka w zasadzie. Ma tu taką chmurkę, co widać. Naprawdę świetny podkład, leciutki, pięknie wygląda na skórze, uwielbiam go. Nawet się zastanawiałam, czy nie umieścić go w ulubieńcach roku, ale ponieważ ta kolekcja jest tak trudno dostępna, to postanowiłam tego nie robić. Ten podkład również zostaje. Tego podkładu w ogóle nie będę omawiać, bo to chyba nie ma sensu. Ulubieniec roku, Fenty Beauty, mój ulubiony podkład. Wiadomo, że zostaje. Peach Perfect marki Too Faced oczywiście również zostaje. Bardzo lubię ten podkład. Ktoś ostatnio mnie zapytał, czemu go nie ma w ulubieńcach roku. Po prostu podkład Fenty Beauty wszystkie inne podkłady usunął. To jest naprawdę najlepszy mój podkład, a ten również bardzo dalej lubię. Uważam, że jest świetny. Jest to zupełnie inny podkład matujący. Zrobiłam o nim oddzielny film, także zapraszam do recenzji ewentualnie. Ten podkład był w ulubieńcach roku, więc nie będę o nim mówić. Oczywiście, że zostaje. Ktoś też do mnie napisał, czy jeżeli coś jest w ulubieńcach roku, to w styczniu też mi się podoba. No pewnie, że tak. Przecież to są ulubieńcy. I tu jest takie zaskoczenie i dla mnie, i dla Was, dlatego że wciąż mam ten podkład i słuchajcie, go nawet używam. I nawet zaczynam lubić to, jak on wygląda na skórze, mimo tego, że on ciemnieje, ale ponieważ mam tu inne podkłady, które ciemnieją bardziej, to naprawdę, no, zaczęłam go używać i nawet zaczynam się do niego przekonywać. To jest oczywiście najsłynniejszy chyba podkład Catrice w odcieniu 010, także też zostaje. NARS Sheer Glow, nie muszę nic mówić, oczywiście, że zostaje, ulubieniec roku. To samo dotyczy podkładu Liquid Control z marki Eveline Cosmetics, również zostaje, również ulubieniec roku. Podkład, który byłby w ulubieńcach roku, gdyby nie to, że po prostu tak strasznie zmienia kolor. I ciężko po prostu sobie z tym, myślę, poradzić, jak się nie jest wizerzystą, to myślę, że to jest olbrzymi minus tego podkładu, ale on jest tak piękny na skórze, że ja go po prostu uwielbiam. I mimo tego strasznego koloru, znaczy właściwie tej strasznej oksydacji, którą on daje, również go zostawiam. Naprawdę bardzo go lubię, więc jest u mnie w takiej przegródce podkładu, których używam na co dzień. I jeżeli chodzi o ten podkład Filorgi, to zdecydowanie go zostawiam i to wszystkie trzy kolory, dlatego że on przepięknie wygląda na skórze. Jest bardzo delikatny, daje naprawdę ładne krycie. I używam wszystkich trzech kolorów. Jednego używam właśnie do konturowania, innego do rozświetlania pod oczami, a jeden kolor po prostu jest idealnie w odcieniu mojej skóry, także zdecydowanie te trzy podkłady zostają. Kolejny wielki ulubieniec to jest ten podkład z marki Belle Hypoallergenic Aqua Jelly Makeup. Mam nadzieję, że ten podkład będzie cały czas dostępny. Ja go uwielbiam na przykład używać, słuchajcie, do ciała, jeżeli potrzebuję wyrównać ciało. Sobie, komukolwiek na sesji, to on jest po prostu rewelacyjny, daje taką półtransparentną skórę, bardzo wypoczętą, bardzo ładną, także jest to jeden z moich ulubionych podkładów. Niestety w Polsce są tylko jasne kolory, ja tu pokazuję Wam kolor, który w Polsce jest niedostępny, który dostałam od Belle. Nie jest to taki ciemniejszy, bardziej opalony odcień. Szkoda, że tego koloru w Polsce nie ma. Ale jeżeli macie właśnie jasną skórę, to naprawdę warto na ten podkład zwrócić uwagę, jeżeli lubicie takie bardzo lekkie wykończenie. Bardzo dobry podkład taki daje, takie wykończenie dewy. Kolejne dwa podkłady, dwóch olbrzymich ulubieńców. Kojendo, Makeup Forever, chyba nie muszę nic mówić. Również te podkłady oczywiście zostają. No i kolejne podkłady, The Ordinary, tak jak pamiętacie, bardzo nie trafiłam w swój kolor. I jest to po prostu strasznie żółty odcień, bo nie było wtedy na stronie, a zamawiałam też do filmu, więc to jest odcień 1-2-Y. No i on jest taki niesamowicie żółty. Zostawię ten podkład, ponieważ jest to zupełnie inna formuła. Ja myślę, że jeżeli nie będę go używała, no to po prostu zwyczajnie pojedzie do kogoś. Ale też ponieważ on jest żółty, jego czasami dodaję do podkładów, które są zbyt różowe, także on mi się przydaje po prostu do miksowania. I również jest oddzielna recenzja tego podkładu, także zapraszam do obejrzenia. Ten podkład również jest całkowicie niedostępny. W zasadzie nie wiem, czy to jest podkład, to jest taki balsam rozświetlający do skóry.
Estée Edit, ta marka już nie istnieje, była marka Estée Lauder i to jest taki właśnie balsam rozświetlający, dający glow, czyli taki coś pomiędzy kremem tonującym, a takim właśnie balsamem rozświetlającym. Bardzo fajny produkt, ale niestety nigdzie już nie jest dostępny. Tutaj trzymam znowu Sisley'a, podkład, który jest trwały, bardzo ładnie kryje, no i ponieważ mam klientki, którym ten kolor pasuje, to również ten podkład zostaje. I jeden z moich ukochanych podkładów, jeśli chodzi o naturalną skórę, to jest właśnie Water Blend z Makeup Forever. Uwielbiam ten podkład, mam go w takim bardzo ciemnym kolorze, ale też go miksuję, także jeżeli chcę mieć jaśniejszy odcień, to po prostu miksuję sobie do jaśniejszego. I cały czas się zastanawiam, czy nie kupić sobie koloru dla siebie, bo tak bardzo lubię ten podkład. Kolejnym podkładem, który jest dla mnie za ciemny, ale również go zostawię, to jest Algenist Reveal, ponieważ on tak pięknie koryguje skórę i tak pięknie na niej wygląda. I znowu ja go rozjaśniam, ponieważ jest po prostu jakieś 2 tony dla mnie za ciemny, ale kupiłam go w TK Maxie. Naprawdę pięknie wyglądający na skórze podkład, bardzo mi się podoba i daje takie półmatowe wykończenie. I powiem Wam, że ten podkład, który jest taki ciemniejący, podkład z Ingrid, jest do niego bardzo podobny. Naprawdę w wykończeniu jest niesamowicie podobny, ale oczywiście Algenist ma świetny skład. I do tego tu jeszcze jest filtr SPF 15. I reszteczka podkładu Dabber Well Light. Nie wiem, jak to się stało, że ten podkład został wycofany przez markę, ponieważ jest to coś tak fantastycznego. Znaczy właściwie to było. Ja tu mam dosłownie resztkę na dnie, którą chcę dosyć szybko zużyć, bo mam dużo innych podkładów, a nie ma sensu, żeby dłużej leżał, więc kończę ten podkład. I kolejny olbrzymi ulubieniec, którego już nie można kupić, więc tutaj już nie będę o nic mówić, bo to jest po prostu Genius Gel marka Jacobsa. Nie ma tego podkładu, kocham ten podkład. Oczywiście zostaje. Tu mam taki bardzo leciutki podkład Iflom w bardzo jasnym kolorze. No i tak naprawdę mam do niego dosyć mieszane uczucia, bo on jest lekko kryjący, ale bardzo ładnie wygląda na skórze. Natomiast kolor jest dla mnie trochę za jasny, rzadko po niego sięgam. Bardzo dobry podkład. Dlatego myślę, że jeszcze go zostawię, zobaczę, czy będę sięgać po niego częściej. Jeśli nie, no to wtedy zwyczajnie go komuś oddam. Jest to taki bardzo lekki, delikatnie wyglądający na skórze, rozświetlający podkład. Wydaje mi się, że też ma chyba filtry. To nawet dokładnie jest krem tonujący. Bardzo w ogóle Iflom Wam polecam, naprawdę ma świetne produkty. I ten podkład zostawiam, dlatego że jest to naprawdę świetny podkład matujący. Znowu mam za jasny kolor, chciałabym go używać częściej. Jest to jeden z podkładów matujących, który mogę powiedzieć, że nadaje się do skóry, która jest i wrażliwa, i sucha, ale na przykład jest przetłuszczająca się. Także jeżeli macie skórę tak jak ja mieszaną, ale jest ona po prostu no, bardzo tłusta w strefie T, a macie na przykład bardzo suche policzki, to ten podkład nie będzie Wam policzków przesuszał. Ale niestety mam go w odcieniu 0. Powinnam mieć odcień albo 1, albo 2. Także bardzo fajny podkład matujący, no i mam nadzieję, że będę sięgała po niego częściej. No i na razie idzie mi dosyć beznadziejnie, bo podkładu nie odłożyłam tutaj jeszcze żadnego. Ale cóż, może coś z tych odłożę. Na pewno zostaje ze mną Double Wear Maximum Cover. Uwielbiam ten produkt, to jest taki bardzo silnie kryjący podkład, kamuflaż. Jeżeli macie po prostu problemy na skórze, których nic nie chce przykryć, to na pewno to Wam pomoże. Niestety bardzo ograniczona liczba kolorów. I też nie wiem, czy Estée Lauder nie wycofa tego produktu, więc warto kupić sobie taką jedną tubeczkę, jeżeli macie rzeczywiście problemy z kryciem, na przykład macie jakieś duże problemy, żeby coś zakryć, to odrobinka tego produktu nałożona właśnie w miejsce, gdzie potrzebujecie, robi naprawdę cuda. Uwielbiam ten produkt. Nareszcie coś, co mogę wrzucić, bo mam go po prostu już za długo. Jest to świetny, taki delikatny podkład, nawilżający, bardzo go lubiłam. Dużo pięknych żółtych odcieni, ale już mam go za długo, więc odkładam. Jeśli chodzi o ten Beauty Balm, no to po prostu go uwielbiam. Już nie jest produkowany, Too Faced już go nie robi. To jest taki krem BB, podkład tonujący, który uwielbiam stosować latem. I jeszcze jeżeli do tego lata dotrwa, będę go używała, a jeżeli nie, to po prostu pójdzie też do śmietnika. Niestety wycofany. Szkoda, bo naprawdę przepiękny produkt. Tak jak wiecie, jest to mój ulubiony podkład matujący z drogerii. Naprawdę jest rewelacyjny, ale te 3 tubki mam zdecydowanie za długo. Jeśli chodzi o kolor wanila, czyli kolor, który jest dla mnie najlepszy, no, na pewno idzie tutaj, ponieważ mam go za długo. No i nie wiem, dlaczego wciąż L'Oreal nie poprawił kolorów tego podkładu. Mają świetną linię, gdzie jest kolor po prostu dopasowany do każdej karnacji i podkłady, które też są świetne, ale kolory są totalnie beznadziejne. I to jest właśnie ten podkład. Naprawdę kolory są beznadziejne, są różowe.
są nieładne, w jakiś tam sposób się dopasowują do skóry, ale moim zdaniem za mało. Zobaczę, jeżeli nie będę go używała również, myślę, że najszybciej powinnam wyrzucić kolor 12, bo mam go już dłużej niż kolor 22. Ale póki co te dwie tubki zostają. Ten podkład z Golden Rose, ja wiem, że oceniłam go bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że on miał takie bardzo ładne wykończenie, ale nie sięgam po niego w ogóle. Pamiętam, że genialnie się utrzymywał w upały. Tutaj mam dwa kolory. 103 Almond i 102 Ivory. Myślę, że oba sobie mimo wszystko zostawię, dlatego, że chciałabym go zostawić do filmów. I znowu, jeżeli nie będę go używała, no to zwyczajnie pojedzie do kogoś innego, bo on jest jeszcze w miarę nowy. Ten podkład Narsa po prostu przydaje mi się zwyczajnie na sesjach zdjęciowych. Jak mam kogoś, kto ma ciemną skórę, no to muszę ten kolor mieć. To jest odcień Macao. Naprawdę świetny podkład dla bardzo opalonej karnacji. I to jest oczywiście mój ulubiony podkład Narsa, więc zdecydowanie również zostaje. I teraz trzy podkłady o bardzo podobnym działaniu, czyli rozświetlającym. Oczywiście nasz ulubiony Healthy Mix. Podkład również taki rozświetlający z marki Bourjois, który jest naprawdę świetny. I podkład, który już nie jest produkowany, to jest Ten Hour Sleep. To był mój ukochany podkład przez lata. Używałam go naprawdę wiele, wiele lat, ale już go nie ma. Zastąpił go właśnie Healthy Mix. I myślę, że te wszystkie trzy podkłady również zostawię, bo czasami po prostu no, ten podkład trzymam z sentymentu. Jest to odcień 71, mój ulubiony kolor. I jeżeli będę po niego rzadko sięgać, no to zwyczajnie ten podkład pojedzie do kogoś innego albo pojedzie do śmieci. Natomiast te dwa podkłady myślę, że zostawię, bo mogą przydać się zwyczajnie do filmów. Chociaż ja częściej sięgam po te podkłady, które pokazywałam Wam na samym początku. Ten podkład wydaje mi się, że niestety jest wycofany. Jest to Zero Default. I myślę, że ten kolor, czy taki bardziej różowy, pojedzie do kogoś innego. A ten podkład w takim bardzo ładnym, żółtym odcieniu, to jest Beige 100. U mnie zostanie, ponieważ on daje tak piękne wykończenie na skórze, że zwyczajnie jeszcze chcę go poużywać. Ale jeszcze sprawdzę, czy ten podkład jest wycofany, czy nie. Mam takie wrażenie, że już go nie ma, albo nie ma już, słuchajcie, wersji cushion. Właśnie tutaj nie jestem pewna, musiałabym to sprawdzić, ale ten kolor zostawiam. I czas na kremy BB. Kremów BB mam tyle w tym momencie. To wcale nie jest dużo, kiedyś miałam naprawdę mnóstwo kremów BB. I cóż, zaczniemy od tego. To jest właściwie krem tonujący na dzień Estée Lauder Daywear. Jako zawsze gdzieś ze sobą zabieram i on ma taki bardzo opalony kolor na mojej skórze, więc no, tylko latem go używam, ale go zostawię. Tak samo jak zostawię wszystkie właśnie te miniaturki oczywiście ze Skin 79, ponieważ one mi się zwyczajnie przydają na wyjazdy. Kiedyś był to mój ulubiony krem BB, jeśli chodzi o takie kremy właśnie o takim delikatnym wykończeniu. To jest SPF 40+, PA+++ i ma on taki ładny beżowy kolor. Bardzo pięknie wygląda na skórze. Naprawdę świetny krem BB. Za rzadko go Wam pokazuję, więc zdecydowanie go zostawię, bo chciałabym Wam go przypomnieć. Być może bliżej lata zrobię właśnie taki film z produktami, które no, są fajne, bo łączą w sobie właśnie pielęgnację, ochronę i do tego jeszcze ładnie na przykład kryją. To ten właśnie krem BB do tego się świetnie nadaje. Tutaj chyba można go kupić tylko w jednym sklepie w Polsce, z tego co pamiętam. I jest to chyba Asian Store. W dalszym ciągu wydaje mi się ten krem BB można tam kupić. Mój ukochany Waterdrop BB z Lioeli na pewno zostaje. Jest to mój ukochany krem BB na lato, taki wodnisty, bardzo lekki. Z purem się już totalnie polubiłyśmy, więc zostaje. Oczywiście bardzo fajnie wygląda na skórze, jest bardzo leciutki, bardzo nawilżający, bardzo pielęgnacyjny. Jeśli chodzi o ten krem Skin 79, to powiem Wam, że ja go naprawdę bardzo lubię. Jest to taki krem, który dość mocno kryje, bardzo ładnie wygładza skórę, ale chyba go nie zostawię, ponieważ mam, widzę, inne kremy BB, które lubię bardziej. No i teraz zobaczycie, które to są, a ten myślę, że pojedzie do jednej z moich przyjaciółek, bo on jest praktycznie nieużywany. To jest Prestige krem Descargo, uwielbiam ten produkt, mimo tego, że on prawie nie daje krycia, ale jest tak silnie pielęgnacyjny i daje tak piękne wykończenie na skórze, że zdecydowanie jest to taki dla mnie krem BB numer jeden. Uwielbiam też ten krem BB z Lili Lolo, również go bardzo Wam polecam. Fajnie bardzo wygląda u mnie właśnie latem, dlatego że on jest taki leciutko opalony. I do lata go właśnie będę teraz trzymać, ale w dalszym ciągu świetnie mi się sprawdza. Tu chyba nie muszę nic mówić, oczywiście zostaje. Świetny produkt i jeżeli go nigdy nie miałyście, ale lubicie właśnie takie ładne wykończenie, też był w ulubieńcach roku, więc tutaj nie muszę nic dodawać, możecie sobie do tego filmu zajrzeć, oczywiście zostaje. Tak samo jak właśnie ten BB z Yves Rocher, on również zostaje, bo to jest taki produkt, który no...
zwyczajnie jest moim ulubionym kremem BB. Tak jak mówiłam, jest lekko różowy, ale mimo wszystko jest to tak ładne wykończenie na skórze, jest tak pielęgnacyjny, tak przyjemny, że na pewno go zostawiam. I mam odcień medium. Te trzy kremy BB oczywiście też zostawiam. To jest taki klasyk, już klasyk. Jest to po prostu krem polecany na lato, dlatego że to jest SPF 50+, PA+++. Bardzo fajny krem BB, pięknie wygląda. Mój ukochany to jest oczywiście ten Original BB. On się kiedyś nazywał VIP Gold. I w dalszym ciągu go bardzo lubię i używam go, jakie mam takie właśnie dni bez makijażu, to stosuję właśnie kremy BB przed komputer, żeby mieć ochronę przeciwsłoneczną. A ten jest kremem przyciemniającym, brązującym. On też po prostu mi się przydaje, jeśli chodzi o przyciemnianie na przykład podkładów kremów BB. Jest po prostu takim ciekawym produktem i dlatego też go trzymam, żeby też pokazywać go Wam w filmach, bo naprawdę jest to ciekawy produkt. I jeszcze tu zapomniałam o kilku produktach. To jest podkład Eveline Cosmetics, który ostatnio dla Was oceniałam i ten podkład również sobie zostawiam, ponieważ naprawdę bardzo go lubię, jest bardzo lekki i taką ma ciekawą też formułę i myślę, że właśnie do takich filmów tylko z kosmetykami drogeryjnymi warto go zostawić, ale też bardzo go lubię, zostawiłam sobie jeden kolor, bo stwierdziłam, że wszystkie nie są mi potrzebne, więc zostawiłam sobie kolor 03, który pasuje mi idealnie z takim pięknym żółtym beżem. No i kolejny produkt, który uwielbiam i który na pewno musi zostać, to jest oczywiście cushion marki Hey, które też dzisiaj mam na twarzy. Kiedy nie kręcę właśnie filmu, wiecie, z tymi wszystkimi światłami, które mam przed tą drugą kamerą, to właśnie lubię takie bardzo lekkie, pięknie wyglądające na skórze podkłady, a to cushion nie jest po prostu rewelacyjne, więc też zostaje. Ale tu znalazłam na przykład Arborian, o którym zapomniałam. No i Arborian zdecydowanie idzie do kogoś innego, bo ten kolor jest dla mnie dużo, dużo za ciemny, także odkładam go tutaj. Dużo produktów usunęłam wcześniej, wy tego nie widziałyście, a tutaj zostało mi tylko tyle. A, i jeszcze takie kropelki dołożyłam rozjaśniające z Makeup Forever, bo już mam je za długo, także również pojadą chyba do śmietnika. Tutaj już sobie wszystko zaczęłam układać. Także tak się ma sytuacja po sprzątaniu. Mimo tego, że nie usunęłam dużo kosmetyków, ale zrobiłam sobie porządek, zobaczyłam co mam. Także bardzo tą metodę polecam. I tu w pierwszym pojemniku trzymam kosmetyki, które używam codziennie, które uwielbiam, które sięgam naprawdę najchętniej. W drugim pojemniku są kosmetyki, które po prostu lubię mieć też przy sobie, bo bardzo je lubię, a sięgam po nie trochę może rzadziej ostatnio. A tam są kosmetyki, które są głównie na lato i sięgam po nie też już rzadziej, tylko tutaj właśnie mam jeszcze ten podkład korygujący, który też dosyć lubię i muszę o nim pamiętać. A tam schowałam właśnie już kremy BB i mam tam też kosmetyki, które totalnie używam latem, bo są teraz dla mnie zwyczajnie za ciemne. A w tym koszyczku nie zmieniło się nic, są tutaj moje ulubione pudry i też pod ręką bardzo lubię mieć wszystkie swoje kosmetyki z filtrami UV pielęgnacyjne, które nakładam po prostu przed zrobieniem makijażu. Także w dzisiejszym filmie to już będzie wszystko. Ja jestem zadowolona, mimo tego, że może nie zrobiłam tutaj jakieś, wiecie, mnóstwo rzeczy nie wyrzuciłam, ale to też nie o to chodzi. Jeżeli mam produkty, które lubię, a poza tym tak naprawdę ja robię takie oczyszczanie cały czas. Ja po prostu jak dostaję jakieś produkty na przykład do przetestowania, coś do mnie nowego przyjeżdża, to ja nigdy nie zostawiam produktów, których po prostu nie będę używać, więc zdecydowanie trzymam się tej zasady, żeby to wszystko, co mam w tej szufladzie, w tej komodzie tutaj, żeby było do użycia. Chociaż mam na przykład też dużo zbiorów takich jak czerwone szminki, których teraz nie używam. I myślę, że dlatego też następnym wyzwaniem będzie oczyszczenie kolekcji szminek, bo wszystkie właściwie inne produkty regularnie oczyszczam. Podkłady również były przeze mnie oczyszczane, ale cieszę się, że pozbyłam się nawet takiej małej ilości, no bo to zawsze jest krok do przodu i trochę produktów po prostu, których nie używam i które są przeterminowane, zwyczajnie no może wyjechać i albo służyć komuś innemu, albo zwyczajnie znaleźć się w śmietniku. Także mam nadzieję, że ten dzisiejszy mój film się Wam podobał i że ta seria w ogóle Wam się spodoba, bo no jeszcze mam właśnie do przejrzenia na przykład moje wszystkie szminki, mam bronzery, mam róże, mam, nie wiem, kredki do oczu, no wiecie, mam tego wszystkiego mnóstwo. Palety na przykład jest to taki produkt, z którym właściwie no tutaj nie rozstaję się, ponieważ wszystkie palety, które mam aktualnie w swoich zbiorach, są to takie palety, które naprawdę bardzo lubię. Ale może zrobię jakiś film o paletach wkrótce, jakbyście chciały, właśnie w takim stylu bardziej vlogowym, żebyście mogły zobaczyć, jakie mam palety i które lubię najbardziej. Także dajcie mi znać. Ja na pewno chciałabym gdzieś tak do połowy lutego zrobić oczyszczenie całej tej komody, w sensie przejrzeć ją, posprzątać. Także jeżeli takie filmy Was interesują, to oczywiście piszcie wszystko pod spodem, bo to jest dla mnie też ważne, czy chcecie to zobaczyć. Chociaż, tak jak Wam mówiłam, no te filmy według mnie są bardzo przyjemne, bo można zobaczyć, co kto ma w swoich zbiorach kosmetycznych, co lubi używać, dlaczego. Chociaż oczywiście jest to bardzo taki szybki przegląd,
ale właściwie na temat wszystkich produktów, które widziałyście dzisiaj, prawie wszystkie były filmy, także zapraszam Was do tamtych filmów. I jeżeli coś tutaj będzie w filmie, to pojawi się tutaj, a jeżeli po drugiej stronie, to tutaj. Na pewno będą jakieś linki i będziecie mogły po prostu sobie te filmy obejrzeć. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Ja powoli zabieram się dzisiaj za dalsze sprzątanie mieszkania, jeszcze muszę zrobić pranie, muszę zająć się psami, muszę tutaj uprzątnąć podłogę właśnie po tym moim dzisiejszym sprzątaniu podkładów, a potem usiądę oczywiście już do montażu tego filmu, żebyście mogły go jak najszybciej zobaczyć. Także widzimy się oczywiście w kolejnym moim filmie. Do zobaczenia!